Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj rozpoczynamy pierwszy jesienny vlog. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład uwielbiam jesień, co prawda pogoda wtedy jest zawsze średnia, pada, jest brzydko, pochmurno i depresyjnie, ale jeśli chodzi o klimacik, to jest przecudowny, herbatki, sweterki, jakieś różowo-pomarańczowe liście, także to jest przepiękne. No więc zaczynamy serię jesiennych vlogów na moim kanale. Chwaliłam się wam już tym, ale zobaczcie jaki on jest piękny. Jezus Maria, Wiktoria Łącka. No przyszedł już kilka dni temu, tak właściwie jakiś chyba tydzień temu, coś w tym stylu, w ogóle zdążył mi upaść i nie wiem czy to widać, ale tutaj jest taka rysa i tutaj jest coś odbite. No, bo to ogólnie było tak, że po tym jak nagrywałam Draw My Life, to odstawiłam go na półkę i otworzyłam szufladę i nie postawiłam go za dobrze i on zjechał i spadł. No ale na szczęście nic większego się nie stało, także jest dobrze. Swoją drogą byłam wczoraj na Marszu Równości, tutaj mam flagę, proszę bardzo. Znaczy w sumie się na niego spóźniłam, bo stałam w korach, bo nie wiedziałam, że tramwaje i autobusy jeżdżą objazdem i no w sumie to tak to... I już widziałam, jak wszyscy się po prostu rozchodzą bardziej niż że ja byłam tam. No, ale tak czy inaczej. Jezu, z racji, że idzie jesień, to czas przygotować jakąś jesienną playlistę. Co prawda ja już na moim Spotify tak właściwie zapraszam was tu, moich wszystkich, was wszystkich. Zapraszam bardzo, proszę bardzo. Wiktoria FFV5. Zapraszam was bardzo serdecznie, bo ja już mam tutaj jesienną playlistę. Ale zrobiłam ją już jakiś czas temu i w sumie to nie są jeszcze takie piosenki w 100% jakby takie z takim fajnym klimacikiem. No ale możecie sobie wbijać i obserwować 84 utwory. Także git. Jest w ogóle, zobaczcie jakie golden hour, jakąś fotkę by można było zrobić. No i tak właściwie co, dzisiaj mamy niedzielę, więc muszę ogarnąć jakieś takie sprawy typowo szkolne, coś w tym stylu. No także dzisiaj będzie taki, wiecie, taki luźny, jesienny dzień i no tyle. Nie ma to jak zabrać się za nagrywanie vloga i mieć rozładowane obydwie baterie. No po prostu świetnie. Ryan Little. Siemaneczko moi drodzy, jest już troszeczkę później, z racji, że mamy godzinę 19:03 i już na dworze zdążyło się zrobić ciemno. I co, i ja dalej się uczę, robię lekcje, tak wyglądają teraz moje niedziele i zarówno w tygodniu, jak i niedzielę. Aktualnie czytam Dziady, część czwartą, bo mam na jutro do szkoły, nie miałam zamiaru tego czytać, bardziej chciałam sobie przeczytać jakieś streszczenie czy coś w tym stylu, ale w sumie stwierdziłam, że mam dużo czasu, bo tak naprawdę na geografii ostatnio pisałam sprawdzian, więc nic nie miałam zadane, a geografię zostawiłam w szafce, bo po prostu nie potrzebowałam jej. Oprócz tego z angielskiego też nie miałam nic zadane, bo też mam książki w szafce, więc raczej nie miałam nic zadane. No jutro mam też WF, mam dwie geografie, dwa angielskie, dwa polskie. No i polski właśnie robię. Zrobiłam najpierw zadania domowe, a teraz jeszcze czytam sobie te Dziady i mam jutro też WF. Także no, muszę wziąć tutaj też strój do szkoły i to. I tak póki co prezentuje się mój wieczór. Dzisiaj na kolację mamy pizzę, moja mama robi pizzę, także fajnie, bardzo smakowicie. Ja uwielbiam taką domową pizzę. Dobra, ale to są rzeczy totalnie nieistotne w tym vlogu, nie powinnam ich w ogóle tutaj poruszać. Także ja kończę Dziady, jestem na 20 stronie, jest stron 40, czyli jestem równo w połowie. I widzimy się później. Ciao.
Szybka historia z mojego życia. Kilka dni temu prasowałam sobie koszulkę tak totalnie na szybko i była, jak ją założyłam, to była jeszcze cała pognieciona. Ja z przyzwyczajenia robię zawsze tak, że jeżeli możliwe, że też ktoś z was robi, to jest trochę nieodpowiedzialne, trochę ryzykowne, ale ja tak zawsze robiłam do tej pory. Naciągnęłam sobie koszulkę i przejechałam żelazkiem tak po torsie, nie dotykało brzucha, nic w stylu, po prostu tak oprzejechałam. Miałam żelazko parowe i wiecie, nigdy jak to robiłam, nie klikałam pary. I wtedy akurat kliknęłam i ta para oparzyła mój brzuch i teraz zrobiła mi się blizna na brzuchu. To w ogóle wyglądało 100 razy gorzej kilka dni temu, teraz wygląda naprawdę dobrze. Wiecie, co jest najgorsze w takich opakowaniach? Tak samo klej magii zawsze taki był, że po prostu one w pewnym momencie się, jak za mocno ściskacie, to one się rozrywają po bokach i wam to z każdej strony wycieka. Jestem już uwalona tą maścią. Żeby nie prasujcie ubrań na sobie, jak już macie założone, bo to może się źle skończyć, także nie róbcie tak. Hejka moi drodzy, świecę się jak choinka i mam mokrą głowę, jestem bez makijażu. Ale mamy już kolejny dzień, ja w sumie nie to, że się odzywałam, ale coś tam nagrałam rano. No i wróciłam ze szkoły i byłam dzisiaj, słuchajcie, po szkole w escape roomie i było bardzo fajnie. Także polecam, let me out we Wrocławiu, byłyśmy z dziewczynami w tej sekcji jakby psychiatryk. Było bardzo, bardzo fajnie i ustaliłyśmy, że w następny poniedziałek idziemy znowu. Ogólnie jest śmieszna sytuacja, znaczy śmieszna, nie śmieszna, bo w sumie nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko, ale już zamknęli u nas w szkole, do domu, wysłali 5 klas, to są 4 klasy trzecie i jedna druga, no także... Także ciekawie, no nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze nie wrócimy do domu. Powiem wam, że ja naprawdę chyba jestem osobą, która najmniej się cieszy z tego jakby powrotu. No i wszyscy znajomi mówią, a dobra, wróćmy już, wróćmy do domu. A ja po prostu nie chcę wracać, bo jakby mi jest dobrze. Ja lubię i moją szkołę, i moją klasę, także lubię chodzić do tej mojej szkoły, mimo to, że wiecie, że już mogę wstawać o tej 6:00, mogę pisać te kartkówki sprawdziane, ale nie chcę wracać do tego domu i znowu siedzieć w nim pół roku. Ale no, także tak to się prezentuje. I co? I byłam dzisiaj też w Magnolii i słuchajcie, kupiłam sobie podkład, bo do tej pory ja miałam taki zwykły podkład jakby z Healthy Mix, on jest z Bourjois. I używałam go, był spoko, ostatnio się nim pomalowałam i mnie strasznie zaczerwieniło, miałam całą czerwoną twarz, myślałam, że normalnie dramat jakiś był, ale pokremowałam i w ogóle przed nocą poszłam spać i było już git, ale no uczulił mnie strasznie i tym razem sobie kupiłam taki dobry podkład, lepszy, z Diora, także troszkę droższy, ale moja mama go i jest z niego bardzo zadowolona, także będę w najbliższe dni testować, także zapraszam was na mojego Instagrama, bo jeżeli już go przetestuję i jeżeli mi się sprawdzi, to pewnie dam wam znać na Insta Stories coś o nim. I co? I ja właśnie zabieram się za montowanie tego vloga, którego oglądacie, a wydaje mi się, że najwyższy czas już go skończyć. Taki dwudniowy vlog. I co? Jeżeli chcecie więcej takich vlogów gadanych, bo w sumie dużo się nagadałam, niekiedy też wam coś pokazałam. No i co? I dajcie znać, czy chcecie. A my widzimy się już niedługo. Do następnego i cześć!